przechodzimy do takich bardziej wizjonerskich rzeczy, jak możemy sobie wyobrazić taką jakościową zmianę w nośnikach informacji. I tutaj na naszych oczach nastąpiła zmiana nośnika informacji, czy przejście częściowe przynajmniej, z nośnika informacji, którym był drut i elektron w drucie, do sytuacji, kiedy nośnikiem informacji jest foton. Wiemy, że no światłowody, telefony komórkowe w tej chwili są głównym informacją przenoszana dzięki fotonom. Także na naszych oczach w pewnym sensie to nastąpiło, ale tutaj możemy sobie wyobrazić bardziej egzotyczne quasi-cząstki, czy bardziej egzotyczne pomysły, na przykład strumień pola magnetycznego w pętlach spinowych, wiry w nadprzewodnikach drugiego rodzaju, ale również możemy postawić pytanie, czy spin elektronu, nie tylko ładunek, nie byłby dobrym nośnikiem informacji. No i teraz również część ludzi zwraca uwagę, że bardzo dobrym nośnikiem informacji mogłaby być przesuwająca się domena w ferromagnetykach, bo ruch takiej domeny w pewnych warunkach odbywa się bezdysypacyjnie i tutaj ten problem dysypacji ciepła można by jakoś lepiej pokonać. Ale również możemy myśleć o nowych przyrządach, tranzystorach spinowych. Tutaj taka najprostsza wersja tranzystora spinowego jest pokazana. Tutaj Państwo widzą dwie okładki ferromagnetyczne między czymś, co jest normalnym metalem i teraz elementarne rozważania prowadzą do wniosku, że tunelowanie czy przewodnictwo w takiej strukturze, jeśli długość tego obszaru między tymi okładkami będzie mniejsza niż rozpraszanie spinowe, wtedy będzie małe przewodnictwo takiej struktury, gdy namagnesowanie będzie antyrównoległe, a będzie większe, gdy będzie równoległe, to można jakoś tam wpływać. Tutaj też bramkę można zrobić i tak dalej. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. No i można iść dalej, tutaj kontynuować i powiedzieć w ten sposób, że być może ta architektura komputerowa, która stworzona w 40-tych latach, między innymi przez Johna von Neumanna i wielu innych, być może już też jest przestarzała i można pomyśleć o jakimś zastąpieniu. I tutaj taki pomysł bardzo ogólny jest, by spojrzeć na zjawiska fizyczne, które symulujemy przy wykorzystaniu dzisiejszych komputerów. To mogą być zjawiska fizyczne, na przykład w szkłach spinowych, mogą być zjawiska biologiczne, chemiczne, jako pewien proces obliczeniowy. I tutaj się mówi, Państwo słyszeli o komputerach DNA, również o procesorach chemicznych, ale taki bardzo płodny pomysł znowuż rzucił Feynman, który zauważył, że symulowanie, opis mechaniki kwantowej będzie przebiegał dużo szybciej, jeśli nie będziemy korzystali z komputerów, które działają zgodnie z prawami fizyki klasycznej, ale skorzystamy z komputerów, które będą, ewolucja w czasie będzie opisywana równaniem Heisenberga. I ten pomysł okazał się bardzo płodny po wielu latach. Zresztą stwierdzono, że nie tylko mechanikę kwantową, ale tak proste, takie ważne rzeczy jak szukanie w bazie danych można zrealizować dużo szybciej, jeśli wykorzysta się algorytmy kwantowe. I tutaj znowuż część osób mówi, że spin byłby dobrym takim nośnikiem informacji, dwa stany spinu byłyby dobrym tymi qubitami i tutaj dlatego mówimy też o spintronice w tym kontekście. I dlaczego spintronika tutaj jest ważna w tym kontekście? I teraz już bym chciał przejść do spintroniki. I tutaj musimy sobie uświadomić, że jeśli szukamy źródeł znaczenia spintroniki, musimy dostrzec pewną asymetrię w przyrodzie między faktem, że istnieje ładunek elementarny, ale nie istnieje monopol magnetyczny. Jak się chwilę zastanowimy nad tym faktem, dojdziemy szybko do wniosku, że pola elektryczne, przypadkowe pola elektryczne, które istnieją w każdej sytuacji materii skondensowanej z ganiatą, że przypadkowe pola elektryczne są zawsze silniejsze niż przypadkowe pola magnetyczne. W związku z tym zaburzenia elektryczne, zaburzenia orbitalnych stopni swobody są zawsze silniejsze niż zaburzenia na przykład spinowych stopni swobody. I to jest jeden z powodów, że informacja zapisana na twardych dyskach jest trwała, a informacja zapisana w pamięciach dynamicznych, teraz mamy pamięci fleszowe, więc to tak jest połowicznie prawdziwe to, co mówię, ale normalnie ta informacja zapisana przy pomocy ładunków czy przy stopni orbitalnych jest nietrwała. Musimy podtrzymywać, musimy dostarczać zasilanie, żeby tej informacji nie stracić. Jakbyśmy ten komputer odcięli od baterii, cała informacja zapisana tutaj nie na twardym dysku byłaby stracona w przeciwieństwie do tej zapisanej w twardym dysku. I ten fakt asymetrii między ładunkiem i monopolem magnetycznym powoduje, że wiele osób uważa, że tym dobrym nośnikiem informacji będzie, czy już zaczyna być, do przechowywania informacji, ale również do przetwarzania informacji, przesyłania informacji będzie spin. No i teraz w związku z tym poszukujemy metod,
jeśli myślimy o informatyce klasycznej, poszukujemy metod, żeby jakoś umieć manipulować namagnesowaniem, czyli z taką znaczną grupą spinów traktowanych klasycznie. I tutaj chcemy z jednej strony umieć manipulować tymi spinami, z drugiej strony chcemy potrafić wytwarzać prądy spinowe i manipulować tymi prądami spinowymi. A jeśli myślimy o informacji kwantowej, to oczywiście chcemy umieć manipulować pojedynczym spinem. To może być spin elektronowy, może być spin jądrowy i również chcemy tutaj również umieć odczytywać, to będzie taka magnetometria graniczna, można powiedzieć, w jakim kierunku jest skierowany pojedynczy spin. Także to jest zadanie spintroniki tej, która myśli o informatyce kwantowej. No i teraz chciałbym przejść do naszych tutaj, tym czym my się zajmujemy i tutaj chciałbym Państwu pokazać, powiedzmy, pewne drogę, jaką postępujemy i chciałbym zacząć od filtrów spinowych. Tutaj powiedzieliśmy już, że chcemy kontrolować spiny, chcemy wytwarzać prądy spinowe w naturalny sposób. Prądy spinowe na przykład możemy wytwarzać przy pomocy filtrów. No i te prądy spinowe, tutaj jeszcze przytaczam ich znaczenie. W tranzystorach spinowych oczywiście mamy prąd spinowy, ale chciałbym zwrócić uwagę również, że część Państwa może powiedzieć, że to jest takie trochę wydumane, ale okazuje się, że to jest bardzo potrzebne. Mianowicie, jeśli przejdziemy do laserów tych podstawowych z emisją powierzchniową w technologiach przesyłania informacji, to okazuje się, że problem w tych laserach polega na tym, że następuje emisja światła dla dwóch polaryzacji kołowych. Tutaj następuje polaryzacja równolegle emisja następuje dla prawoskrętnej i lewoskrętnej polaryzacji. I tutaj okazuje się, że to w naturalny sposób, w jakiś sposób prowadzi do niestabilności pracy tych laserów, bo jest ta dwumodowość tutaj i również to prowadzi do podniesienia prądów krytycznych. I teraz jeśli byśmy taki laser zasilali z prądem spolaryzowanym spinowo, nawet w pewnej części, to wtedy ten jeden mod, prawda, jakbyśmy tutaj mieli elektrony z jednym kierunkiem spinu i dziury z odpowiednim kierunkiem spinu, możemy sobie wyobrazić, że rekombinacja faworyzowałaby jedną polaryzację kołową światła i w ten sposób te lasery stawałyby się jednomodowe. Także poszukujemy metod wytwarzania prądów spinowych, żeby zasilać lasery półprzewodnikowe prądami spolaryzowanymi spinowo. A druga idea, która jest chyba troszkę bardziej taka, dla mnie ciekawa, bardzo taki koncepcyjnie ciekawy pomysł, że zwróćmy uwagę, że gdybyśmy byli w stanie wytworzyć prądy spinowe biegnące w przeciwnych kierunkach, to całkowity prąd byłby zero, czyli to byłby bezdysypacyjny przepływ prądu, a być może byśmy mogli przesyłać informacje. I tutaj wiele już powstaje pomysłów takich formalnych na razie, w jaki sposób przekazywać informacje właśnie przy tym, że całkowity prąd, jaki płynie, jest zero, a jednak informacja w tych spinach zawarta jest nie zero. I to jest taki bardzo ciekawy kierunek poszukiwania bezdysypacyjnych prądów spinowych, wytwarzania takich prądów i przesyłania informacji przy wykorzystaniu tej możliwości. No i tutaj pokazuję takie dwie metody budowy takich filtrów. Jedna to jest bardzo prosta. Mamy jakiś materiał, w którym przykładamy pole magnetyczne. W związku z tym energia elektronów z jednym kierunkiem spinu jest większa niż z drugim kierunkiem spinu i w związku z tym dla jednego kierunku spinu powstaje bariera, która nie pozwala elektronom przechodzić przez ten materiał, a jeden kierunek spinu może przechodzić. To jest takie rozszczepienie Zeemana, tutaj wykorzystuję filtr zeemanowski. Ale również można pomyśleć, jak wiemy, spin został odkryty przy wykorzystaniu efektu Sterna-Gerlacha, zjawiska Sterna-Gerlacha i tutaj w takim razie chcemy zrobić gradient, lokalny gradient pola magnetycznego i w ten sposób powodować, że w jednym kierunku biegną spiny, w jednym kierunku mamy wiązkę z jednym kierunkiem spinu, a w innym kierunku z drugim spinem. I teraz tutaj jest taka uwaga, że Stern i Gerlach owszem zaobserwowali spin, ale nie swobodne spiny. Nie obserwowali dla wiązek swobodnych elektronów efektu, w przeciwieństwie do tego, co Państwo mogą przeczytać w wielu podręcznikach. W wielu podręcznikach jest napisane, że Stern i Gerlach badali tam właśnie zachowanie się wiązek elektronowych w gradiencie pola magnetycznego. Nie jest to prawda. Oni robili swoje doświadczenia dla atomów srebra, które tam mają jeden elektron walencyjny i ten spin był przywiązany do atomu srebra. Dlaczego oni robili dla atomach? Dlaczego te zjawiska tutaj były badane dla atomów? Sprawa jest bardzo prosta, bo poza efektem tym Sterna-Gerlacha, poza tym, że mamy gradient pola magnetycznego, który działa na ten moment magnetyczny związany ze spinem elektronu, mamy również siłę Lorentza, o której była mowa.
I ta siła Lorenza okazuje się jest większa niż, jak poszukujemy tutaj, jest, to jest taki argument bardzo znany Motta Pauliego jeszcze, jak zastanawiamy się nad rozszczepieniem wiązek elektronowych, to ze względu na to, że masa efektywna tutaj się pojawia, masa efektywna elektronów jest na tyle mała, że siła Lorenza zwycięża. I teraz jeśli użyjemy atomy, nie elektrony, masa jest na tyle duża, że efekt Sterna-Gerlacha zwycięża. Czyli idea Sterna-Gerlacha była tu użycia materiałów z dużą, wiązek, które zawierają atomy z dużą masą efektywną. No i teraz to wynika oczywiście z równań Maxwella, że jeśli wytwarzamy gradient w jednym kierunku pola magnetycznego, to mamy, ponieważ dywergencja musi znikać, gradient musi być w innym kierunku i te gradienty są równoważne i to jest właśnie źródło tej siły Lorenza, więc poza tym gradientem, który wytwarza to rozszczepienie wiązek elektronowych na dwa kierunki spinu, mamy również tę siłę Lorenza, która działa na te orbitalne stopnie swobody. Także wydaje się, że tutaj niewiele możemy zrobić, ale to nie jest prawda. Możemy pójść do układów, w których elektrony są uwięzione w płaszczyźnie dwuwymiarowej. I wtedy, jak Państwo sekundę na tym się zastanowią, okazuje się, że przykładając gradient pola magnetycznego, owszem, mamy również pole magnetyczne w kierunku Z, powiedzmy na tym rysunku, ale teraz elektrony nie mogą jak gdyby być odchylane przez tę siłę Lorenza, bo są uwięzione w płaszczyźnie dwuwymiarowej. I to jest pomysł Jurka Wróbla z naszego laboratorium, żeby użyć tę metodę do separacji elektronów o dwóch kierunkach spinu. I takie urządzenie zbudowaliśmy, w którym mamy lokalne pola magnetyczne, wytwarzamy lokalnie pola magnetyczne przy wykorzystaniu dwóch różnych magnesów, które możemy, ponieważ one są różne, mają różne pętle histerezy, różne pola koercji, w związku z tym możemy osiągnąć sytuację, kiedy te dwa magnesy są skierowane na magnesowanie, w tych dwóch magnesach jest skierowane w tym samym kierunku. W związku z tym mamy tutaj jednorodne pole magnetyczne, bądź one są skierowane w przeciwnym kierunku i wtedy mamy tutaj gradient, duży gradient pola magnetycznego. I teraz w płaszczyźnie, w środkach, geometrycznych środkach tych magnesów umieszczamy ten dwuwymiarowy gaz elektronowy. I w ten sposób likwidujemy siłę Lorenza. Tutaj jest oczywiście techniczny problem, jak to zrobić, żeby dokładnie w środku geometrycznym tych magnesów był ten dwuwymiarowy. A no, ale to jakoś tam się daje zrobić i tutaj można teraz obserwować prąd, który płynie w tych dwóch tutaj licznikach. No i okazuje się, że rzeczywiście jak przechodzimy od sytuacji, kiedy te magnesy są równoległe do sytuacji, kiedy są antyrównoległe, następuje skok tego prądu. Tutaj no dużo, ten skok prądu zależy od liczby elektronów, które mamy. Ten skok prądu, jak Państwo widzą, jest stosunkowo mały, jest powiedzmy około mniejszy niż procent. Później zaczyna rosnąć, jak tutaj tych elektronów jest mniej. Wyganiamy elektrony napięciem bramki, ten skok jest wyraźniejszy. No i w każdym razie tutaj jesteśmy w stanie widzieć zjawiska związane z tym, że przechodzimy od sytuacji jednorodnego pola do niejednorodnego pola magnetycznego. I możemy tutaj posiłkować się obliczeniami numerycznymi, które wykazują, że jeśli mamy taki gradient pola, który w naszym wypadku jest rzędu 10 do 6 tesli na metr, przy takim gradiencie pola magnetycznego elektrony no z dużym prawdopodobieństwem z jednym kierunkiem spinu będą w jednym tutaj tym liczniku, a z drugim kierunkiem spinu będą w drugim liczniku. Mniej więcej stopień filtrowania w tym urządzeniu, które w tej chwili rozwijamy, jest rzędu 20%. To był filtr Sterna-Gerlacha, ale teraz możemy przejść do innego materiału i próbować zrobić taki filtr zimanowski, efektywny filtr zimanowski. I tu jest taki nowy materiał, mniej znany niż poprzedni. Poprzedni to był arsenek galu, bardzo dobrze znany układ dwuwymiarowy. Tu jest bardziej egzotyczny materiał, to jest telurek ołowiu. I teraz tutaj mamy taki kanał, znowuż tutaj kanał przewodzący, balistyczny, to oznacza, że tutaj długość tego kanału przewodzącego, że tam nie ma rozpraszania, elektrony poruszają się balistycznie, bez żadnego rozpraszania. I znowuż tutaj możemy przyłożyć teraz pole magnetyczne i w związku z tym zmienić energię elektronów o jednym kierunku spinu względem energii elektronów o drugim kierunku spinu. Tu jeszcze mamy takie bramki, którymi możemy zmieniać szerokość tego kanału, przykładając tutaj napięcie. I teraz jak przykładamy napięcie, to widzimy, tu jest jeszcze bez pola magnetycznego jesteśmy, widzimy, że przewodnictwo tego urządzenia w funkcji napięcia bramki, czyli w funkcji szerokości tego kanału wykazuje takie skwantowanie, to są takie znane stopnie skwantowania, to nie jest kwantowy efekt Halla, nie mamy tutaj żadnego pola magnetycznego, ale pochodzenie tych stopni jest dokładnie takie jak w kwantowym efekcie Halla, tylko w kwantowym efekcie Halla musimy
polem magnetycznym zmusić elektrony, żeby były na krawędzi próbki i wtedy poruszały się w takim układzie jednowymiarowym. Natomiast tutaj, jeśli już mamy od początku układ jednowymiarowy, to to kwantowanie następuje i możemy sobie wyobrażać, że pochodzenie tego kwantowania wynika z kwantyzacji wymiarowej tutaj, że mamy wąski kanał, następuje skwantowanie ruchu w kierunku prostopadłym tutaj do kierunku ruchu elektronu. W związku z tym tylko pewne mody mogą przechodzić przez ten nasz falowód dla elektronów i włączanie się kolejnych modów odpowiada tutaj pojawianiu się stopnia, bo przewodnictwo każdego z tych modów, jak niespecjalnie trudno, można to dość łatwo wykazać, jest właśnie rzędu E kwadrat, 2E kwadrat przez H, jeśli nie mamy pola magnetycznego i mamy degenerację spinową. Te dwa to jest właśnie degeneracja spinowa. Tutaj jest taki przykład, jeśli ten kanał ma kształt taki bardziej okrągły, to wtedy pewne tutaj, Państwo widzą, znikają, pewne mody znikają. To się wiąże z tym, że jest degeneracja tutaj modów takich i takich. No więc tutaj można powiedzieć, mamy stan S, tu mamy stan P, który jest zdegenerowany dwukrotnie, więc w sumie mamy trzy mody tutaj w tym, a nie widzimy tego przypadku dwóch modów. No dobrze, a teraz co się dzieje w polu magnetycznym? Otóż w polu magnetycznym okazuje się, jeśli te stopnie w przypadku arsenku galu i tego materiału, o którym mówimy, włożymy w pole magnetyczne, okazuje się, następuje rozszczepienie tutaj. No ta dwójka zaczyna być jedynką i mamy tutaj pewne rozszczepienie spinowe tych stopni, no bo teraz te mody pojawiają się przy różnych energiach dla różnych kierunków spinu. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj stosunkowo silne pole jest wymagane, żeby cokolwiek widzieć, a w tym materiale, o którym w tej chwili mówimy, wystarczy bardzo niskie pole, o rząd niższe, żeby te zdjęcie tej degeneracji spinowej było dużo, dużo efektywniejsze. I dlaczego? Co jest przyczyną, że taka jest ogromna różnica między jednym a drugim materiałem? No i tu musimy się cofnąć do teorii względności, do Einsteina i włączyć w nasze rozważania obecność oddziaływania spinowo-orbitalnego. Tutaj mamy ciężkie atomy, zarówno ołów, jak i telur są cięższe niż gal i arsen i oddziaływanie spinowo-orbitalne, które jakoś jest związane z gradientem pola elektrycznego, jest dużo większe i okazuje się, że tutaj mamy znaczno większą domieszkę momentu orbitalnego do G-czynnika elektronu, efektywnego G-czynnika elektronu niż tutaj i to jest, ta domieszka jest zresztą ujemna i to powoduje, że moment magnetyczny, taki wypadkowy, efektywny moment magnetyczny jest dużo większy, bo elektron poruszający się przez krystal ciągnie z sobą nie tylko moment spinowy, ale również moment orbitalny dzięki silnemu oddziaływaniu spinowo-orbitalnemu w tym ciężkim materiale. I w związku z tym tutaj jest prawie dwa rzędy wielkości różnicy i ten filtr tutaj jest dużo efektywniejszy niż w przypadku arsenku galu. No i tutaj wykreślając położenia tych poziomów z różnymi kierunkami spinu funkcji pola magnetycznego, widzimy tutaj, to jest wykreślona pewna pochodna przewodnictwa po tym napięciu bramki, wtedy to odpowiada mniej więcej położeniu tych poziomów. Widzimy, że poziom na jednym kierunku spinów idzie w dół, oczywiście w drugim kierunku idzie w górę i w zależności od sytuacji pola magnetycznego i tutaj napięcia bramki, czyli liczby elektronów, którą mamy, czyli wysokości poziomu Fermiego, możemy mieć dwa mody całkowicie spolaryzowane, trzy mody w trzech testach i tak dalej. Czyli mamy idealny, stuprocentowy filtr spinowy. Elektrony tutaj są w różnych modach, ale wszystkich tych modach mają ten sam kierunek spinu. Także w tym sensie jest to bardzo wydajny przykład wydajnego filtru spinowego. No i w tej chwili próbujemy ten filtr zbudować tak, żeby on działał bez zewnętrznego pola magnetycznego, przykładając mikromagnesy tutaj wokół tych przewężeń. W tej chwili próbujemy przykładać mikromagnesy i patrzeć, no jaka jest sytuacja, czy będziemy bez pola magnetycznego również w stanie wytwarzać prądy spinowe, zewnętrznego pola magnetycznego. To był taki przykład dwóch filtrów spinowych. Teraz chciałem przejść do problemu manipulowania namagnesowaniem. I znowuż tu jest ogromne zainteresowanie, wiele grup na różne sposoby to robi. Ja bym chciał tutaj o jednym sposobie takim powiedzieć, mianowicie wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie spułapkować domenę magnetyczną. No bardzo prosto, wszyscy wiemy, że w miękkich metalach ferromagnetycznych mamy wiele domen. Te domeny w zasadzie kompensują wzajemny moment magnetyczny. Dopiero przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego porządkuje te domeny. Również zapis informacji to jest nic innego jak obrót właśnie spinów, tworzenie domeny o różnych kierunkach i tak dalej. No i teraz okazuje się, jak weźmiemy na przykład jakiś materiał i zmienimy grubość tego materiału, czy w jakiś inny sposób wytworzymy centra kotwiczenia domen, no jesteśmy w kontrolowany sposób w stanie zakotwiczyć domenę tutaj, mieć powiedzmy spin o jednym kierunku tutaj, a o drugim tutaj. I teraz
powstaje pytanie, co się dzieje, jak puścimy prąd elektryczny, jak będzie płynął prąd elektryczny w tym naszym urządzeniu. I tutaj okazuje się, że jest bardzo ciekawy taki pomysł, że jak zastanowimy się nad prawem zachowania momentu spinowego, momentu pędu w jakimś sensie, to zdajemy sobie sprawę, że elektrony tutaj, no ze względu na ferromagnetyzm, tutaj mamy spin o tym kierunku, elektrony będą odpowiednio dopasowywały się do kierunku namagnesowania tutaj, czyli będziemy mieli elektrony o jednym kierunku spinu, a tutaj będziemy mieli elektrony o drugim kierunku spinu. Także jak przepuszczamy tutaj strumień elektronów przez te nasze urządzenie, przez tą naszą ścianę domenową, no następuje zmiana momentu pędu. Elektrony tutaj były skierowane w tę stronę, a daleko gdzieś tutaj, no muszą być skierowane w kierunku przeciwnym. No i teraz powstaje pytanie, co się dzieje z tym momentem pędu? Gdzie ten moment pędu się podziela? I okazuje się, że tym momentem pędu możemy sterować położeniem tej domeny. Możemy przesuwać tę domenę, mianowicie no, przepuszczając prąd przez taką sytuację, możemy spowodować, że spiny o tym kierunku namagnesowanie przesunie się pod wpływem prądu elektrycznego. No i to był pomysł, który jakoś tam istniał w literaturze w jakimś czasie. No i to oczywiste jest bardzo ważne, no bo jeśli taką rzecz byśmy potrafili zrobić, to widzą Państwo natychmiast, żebyśmy byli w stanie zapisywać informacje bez części mechanicznych. Puszczając prąd przez jakiś obszar twardego dysku, wybrany obszar twardego dysku, byśmy byli w stanie zmieniać bit. W związku z tym byśmy byli w stanie zapisywać informacje, co moglibyśmy robić no, bezawaryjnie i również dużo szybciej niż przy wykorzystaniu głowicy. No również przełączanie namagnesowania w tranzystorze spinowym. Mówiliśmy tutaj, że ten tranzystor inaczej przewodzi prąd w zależności od położenia tutaj tych okładek ferromagnetycznych. Oczywiście jeśli byśmy taką sztukę potrafili robić, to byśmy byli w stanie no, sterować tym tranzystorem. No i również wykonywanie, jest dość bogata literatura, która pokazuje, że no, oczywiście kierunek namagnesowania również można nie tylko do przechowywania informacji wykorzystać, ale również do wykonywania obliczeń, jeśli byśmy byli w stanie szybko i lokalnie wpływać na kierunek namagnesowania. No i okazuje się, że to jest możliwe. To jest przykład takiego doświadczenia, które z kolegami japońskimi tutaj robiliśmy. Mianowicie okazuje się, że jeśli mamy domenę tutaj właśnie w tym miejscu i puszczamy prąd magnetyczny, ta domena tutaj magnetoptycznie ją widzimy, wykorzystując zjawiska magnetooptyczne, widać, że w zależności od długości impulsu prądu przesuwa się tutaj o mikrometry. Ten prąd, który używamy, to jest z rzędu 10 do 5 ampera na centymetr kwadratowy. No i teraz maksymalna prędkość, jaką nam się udało uzyskać, jak w rzeczywistości to jest rekord świata, nikt szybciej nie potrafi domen przesuwać, odpowiada 22 metrom na sekundę. Jak to łatwo możemy przeliczyć, no odpowiada to 22 nanometrom na nanosekundę. W związku z tym no, jest to bardzo dobry czas. Przypominam, że zapis w twardym dysku to jest milisekundy. Także tutaj mówimy o no, milionowym przyspieszeniu, jeśli to by takie urządzenia można wybudować. No i powstaje pytanie, jaka jest teoria, czy rozumiemy, co tam się dzieje. I okazuje się tutaj, no, są wyniki doświadczalne, tutaj dopasowujemy no, tę pochodną tej krzywej, dopasowujemy również, próbujemy zrozumieć pochodzenie tutaj tego prądu krytycznego. Ten prąd krytyczny chcemy obniżyć, okazuje się, ten prąd krytyczny jest określany przez anizotropię magnetyczną i no, tutaj udaje nam się tutaj zrozumieć, co się dzieje. No i podsumowując to, co dzisiaj powiedziałem, takie ważne przesłanie, że na pytanie, jak będą działały urządzenia technologii informacyjnych w przyszłości, informacyjno-komunikacyjnych, odpowiedź mi nie wiadomo. Istnieje wiele propozycji, nie wiadomo, która zwycięży. Nanospintronika na pewno jest bardzo ważną tutaj częścią tych wysiłków do zaproponowania znacznych nowych technologii. No i tutaj Państwu podałem przykład bieżących prac, w których bierzemy udział, dotyczących filtrów i dotyczących przesuwania domen magnetycznych prądem elektrycznym. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za piękny referat. Proszę Państwa, zostaje nam czasu niewiele, powiedzmy, na pytania. Bardzo proszę, zadawanie pytań. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać Pana Profesora o pewną sprawę dotyczącą manipulowania spinami. Otóż nie tak dawno w świecie nauki widziałem taki artykuł napisany przez dwóch specjalistów i rysuneczki, w których spin się tak powolutku obraca. Podobny rysunek widziałem tutaj u Pana w referacie. Czasem ja uczę studentów, wielu z nas na pewno, że spin ma tylko dwa możliwe rzuty na pole magnetyczne, prawda?
plus minus jedna druga. Jak to pogodzić z mechaniką kwantową? Tu jest bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie tu jest opis termodynamiczny i opis kwantowy. To, co pan profesor mówi, że rzut na kierunek pola jest istotny, to jest właśnie, jak zajrzymy do książek z termodynamiki, to, czy z fizyki statystycznej, to okazuje się, że rzut na, jak mamy, powiedzmy, elektrony w polu magnetycznym, to na magnesowanie elektronów jest równe tangensowi hiperbolicznemu pola magnetycznego przez KT. I jesteśmy zadowoleni, ale później idziemy do mechaniki, podręczniku mechaniki kwantowej, tam okazuje się, że spin w polu magnetycznym wykonuje precesję. No, spin polu magnetycznym wykonuje precesję. Więc który z tych podręczników jest błędny? Jaka tu jest odpowiedź? I odpowiedź tu brzmi, w jakiej skali czasu prowadzimy obserwację zjawiska. Jeśli prowadzimy zjawisko, dotyczy bądź wielu układów, bądź prowadzimy obserwację zjawiska w czasie dużo dłuższym niż czas koherencji spinowej, wtedy obowiązuje termodynamika. Wtedy nie mamy pozadiagonalnych elementów w macierzy gęstości. Dekoherencja zabiła pozadiagonalne elementy w macierzy gęstości. Natomiast jeśli obserwacje prowadzimy i ten referat Davida Avshaloma, Nitina Samata, o którym pan profesor tutaj wspomina, właśnie dotyczył czasów obserwacji rzędu pikosekund, kiedy jeszcze te spiny nie doznały dekoherencji, nie doznały oddziaływania z rezerwuarem, który niszczy koherencję spinową i wtedy obserwujemy, tak jak w mechanice kwantowej chcielibyśmy, że istnieje macierz gęstości z pozadiagonalnymi wyrazami i spin wykonuje precesję. Także to jest bardzo dobre pytanie i to rozdziela komputery kwantowe od klasycznych właśnie ten problem. Bardzo proszę, następny. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że nie jest tak źle z możliwością symulacji ab initio, bo to, co podał Tomek, to dotyczy powiedzmy jednego rozsądnego procesora. Jeżeli mamy superkomputer, który ma 10 tysięcy takich procesorów, to możemy już symulować 100 tysięcy atomów przez tą jedną nanosekundę, co jest robione, powiedziałbym, już rutynowo w Sandia National Lab w Stanach Zjednoczonych. Także to jest liczba, to jest 100 dla jednego dobrego procesora. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę istotną informację i postęp, prawda? Co prawda, ja mogę się tylko bronić, że mnie interesują dokładność astronomiczna, tam tysiąc więcej to mnie... No tak.